wiesz, jakieś rodzinne tajemnice, może rodzinne konflikty właśnie. Fajna, duża posiadłość z oszklonym dachem. Dan, zegar, którą mamy? O! O! Możemy sobie zgasić i zapalać światło. Herb. Zdjęcia. No i tak, i mój dylemat w każdym horrorze. Gdzie iść? A pójdziemy tutaj. Drzwi się same zamykają? Nie, światło musi być zapalone. Raczej. There are certainly many things I've learned on my travels. One of them is the fact there are still many mysteries that science is unable to explain, even to this day. There are even things that only appear by the light of a flame. Drzwi są zamknięte. Znajdź odpowiedni klucz. Spoko. Spoko wodza. Z tego co wiem, to ciemność tutaj głupi budzik. Aha. Nie mogę wziąć baterii, bo muszę znaleźć wpierw latarkę, tak? To w zapasie baterii nie mogę mieć. Super. No ale dobrze, co tu mamy? Listy. Co się stało? Co my tu mamy? Jakieś chińska, nie wiem, rzeźba Kani. Wziąć, bo potrzebuję latarki. A, mam 10 zapałek i więcej wziąć nie mogę. O! Ciekawe obrazy. Ja. Dalnia. Pułapka na mysz. Wszystko było przykrywane, jakby było spodziewane gości. Jestem bardzo ciekawy, co jest pod tymi... Wpadłem na pułapkę. Super. Nie wiem, może na razie opuszczę to pomieszczenie, zanim tamte coś spróbuje wstać. Coś się stało. Obawiam się najgorszego, ale może nie. Nie. Dobrze. Hol. Czyli co mi pozostaje? Pozostaje mi zwiedzanie pierwszego piętra. Znajdź pasujący klucz. Ciekawe gdzie? W czym? Gdzie taki kluczek może być schowany? O, roślinka zrobiła kaput. A
co to za postać tutaj w pieli? Jakaś garderoba. Mam nadzieję, że ja nie wykorzystuję systemu puzzlowego w zapalaniu świec. Dziesiąta 10 albo 10:02. Może to podpowiedź? Dobrze, ja powiem tak, ja tego nie widziałem, to tak było i zaczynam się bać. I to nie na żarty, tylko na poważnie. Pytanie, od czego to jest klucz? Już wiem, co tam było. Tam była statuetka kobiety trzymającej dziecko, która w niewyjaśnionych okolicznościach pojawiła nam się przed oczyma. I co mam zrobić z tym faktem? Znaleźć pasujący klucz. Tylko jeszcze ja bym wiedział, który klucz jest do czego. O! Hello! Kominek pusty. Pusty. Wszędzie obrazy jakiś kobiet. Butelka wina, jakaś książka i kolejny list. Hi Sarah. Cześć Saro. You found the key to the house. I didn't want to make it too easy for you, so I've left some puzzles for you to solve. Use the puzzle to prove to me one last time that you are a worthy heir. It is my hope that you overcome these final obstacles. To solve them, always inspect the parts of the house very carefully. If you look closely, you're bound to discover what you need to do to get into the next part of the house. Good luck. Tak, kochany wujek widział nas bardzo dawno temu i pozostawił nam parę niespodzianek i parę puzli. No dobrze, drogi wujaszku. Mała garderóbka.